Witajcie mężki z tej strony Trevor w kolejnym odcinku z Wizard of the Gun. No, dla mnie to jest dziwna sytuacja, ponieważ widzimy się dosłownie dzień po tym, kiedy ostatnią sesję miałem. Zazwyczaj robię to raz w tygodniu, żeby, wiecie, pogrindować sobie, a jako że w tym tygodniu są święta, no to tak naprawdę miałem tak naprawdę jeden dzień, ale nudziło mi się trochę i pograindowałem sobie z soboty na niedzielę. I w sumie jestem na tyle silny, że wydaje mi się, że mogę już zaatakować bossa. Więc jeżeli chodzi o to, co się działo w międzyczasie, to oczywiście, no, grindowałem. Ulepszyłem sobie wszystko tylko, żeby było wystarczająco. Ogólnie już wiem, skąd jest ten głośny dźwięk. Te wszystkie skrzynki są głośne. Więc tak, jak tutaj sami widzicie, już odblokowałem sobie tutaj całe ulepszenie tej kuli. Też odblokowałem sobie to dlatego, że w sumie miałem. I tak naprawdę, co tam jeszcze, gdzieś mam taką, tutaj pociski właśnie. Jeżeli chodzi o pociski, to one są już najlepsze, ponieważ żeby to zrobić, trzeba mieć potent poison plus, no, steel, I-not, a steel, ała, to jest głośne, a same scrap, steel scrap, to dostajemy z tych wielkich robotów, a one, ich jest mnóstwo i mam po prostu mnóstwo tego. Więc w międzyczasie też oczywiście sobie inne rzeczy rozwiązywałem. No i w sumie jesteśmy, jak mówiłem, jesteśmy na tyle silni, że możemy zacząć. Ogólnie też zobaczymy, jak tutaj wygląda sama zapisywanie gry na chmurze. Powiem wam szczerze, jest bardzo dobre, dlatego że same wyprawy są zapisywane. I wiecie, to takie, że o, to ten wyprawy. Mogą być. Ale naprawdę, wiecie, to jest coś takiego, że normalnie w grze, to jeżeli jesteś na wyprawie, to czasami po prostu ci nie zapisuje, a tutaj w środku wyprawy mi zapisało. Dowiedziałem się to w bardzo trudny sposób ze względu na to, że wywalił mi prąd i komputer się włączył. Dobra, ale teraz idziemy. Chcę najpierw znaleźć sobie sojusznika. Ogólnie rzecz biorąc, przy tym są goście i oni... I to są właśnie ci silni goście, których warto sobie może wziąć, ale mi się wydaje, że ich pattern nie jest zbyt dobry. O, właśnie mówiłem o tym. On w ogóle, przez niego mam już 1000 książek. Kiedyś to w ogóle żadnych książek nie mogłem dostawać, a teraz mnóstwo. Dobra, to jest... nie, to jest... Kurde, jesteśmy na dolinie tych wielkich właśnie robotów. Te roboty po prostu się respią właśnie w takich zbiorowiskach i no i później jest, no, czasami można trójkę znaleźć ich. Okej, w takim razie gdzie możemy poszukać? Jeden świat jest połączony z tyłu, więc nie wiem, co to było, może tam pójdziemy, ale byśmy sobie najpierw zebrali lód. A to byłeś ty. Zbierzemy sobie lód ze względu na to, że oczywiście będzie nam potrzebny w przyszłości do budowy. Wow, coś tam zniszczyliśmy, co chyba nie chciałem zbytnio. Nie chciałem ani tego. Wiecie, co jest najgorsze? Zazwyczaj dostałem z tego normalny ice, a teraz dostałem crystal ice. Dobra, w takim razie czy mamy jakiś materiał, który nas interesuje? Przydałoby się wcześniej tutaj nieco ogarnąć to, ale wiecie, no. Zapomniałem. O, to mówię o tym. To jest jeden z tych gości i chyba już mam go w książce. Nie, niebieskiego nie mam. Ale niebieskiego to w ogóle nie widziałem ostatnio. Dobra, to poszukamy sobie jeszcze go, ale na razie to może zamiast tego, to ja poszukam tego, co ja chcę, czyli że... To jest najlepsze, że zazwyczaj znajduję to w chwilę. Ich znajduję w chwilę, a teraz nie mogę... O, jest! Dobra. Super. Pojawiło się akurat ten gościu, którego nie chciałem. O, właśnie... Dobra, jest ze mną. Tyle wystarczy. Idziemy. Ogólnie ona bardzo szybkie, jeżeli chodzi o te ataki, jak sami widzieliście, trudno by było ominąć je. Dobra, więc może najpierw sobie weźmiemy tutaj to. Wow, ścinka lekka. A to już ostatnio było widać, że coś z optymalizacją teraz im padło. Dobra, więc tak, pierwsze co...
Poszukamy tego. Ty jesteś ten? Nie. O Jezu, ale was jest tu. Dobra, możesz nie atakować go randomowo. Podoba mi się, że dosłownie randomowo go zaatakowała. Zaraz weźmiemy to sobie. O mój Boże, teraz wszystko będzie się tutaj nam. A wszystko będzie się tutaj. Ogólnie czasami niszczę te namioty. Mi się wydaje, że z nich wychodzą goście, ale chyba jednak mi się wydawało. Dobra, ty jesteś na książkę? Nie, nie jesteś. Dobra, możecie mi. No już za chwilę pada. Au. Dosłownie. Ja chcę tylko pójść tutaj, zyskać klucz i sobie pójść. O, właśnie, też oni dają skrapy. No będę musiał sobie znaleźć tego niebieskiego, bo tylko go brakuje. A tutaj jest, no, ten pan nasz miły. Też jedną z najgorszych rzeczy to jest jak... au. Jak się pojawia taki... jak to powiedzieć... pojawia. No, jak ten gościu, on ma zaklęcie... au. Chcę zobaczyć, czy to jest... nie. Ten gościu ma zaklęcie zamrażania, takiego, wiecie, że w kostkę. I niestety w gra bardzo źle, że tak powiem, ma słabo, jeżeli chodzi o to. Bo na tym świecie ta kostka, ona może trwać kilkadziesiąt sekund. A my tracimy czas, dlatego że nie mogliśmy znaleźć, a teraz musimy pójść do bossa. Więc tak, po pierwsze co, wyłączę to, bo zauważyłem, że ostatnio miałem. Więc tutaj mamy jakąś napakowaną babkę. I ona naprawdę nie lubi tego. Okej. Okay. What the? Ale ona komicznie wygląda. Okej. Okay. Ona nas atakuje? Nie, nie atakuje nas z samego początku, ale nasz sojusznik jest zbyt... Okej, okay, to chyba znaczy, że już czas na to. O, masz los! Ona ma armatę! Dobra, napijmy się tylko tego i zmienimy sobie na podjąkę. Coś możemy zbadać, ale może jeszcze to nie jest najlepszy czas? Bum! Dobra, dajmy jej... dajmy jej tutaj nieco trucizny. Wow! Kurde, 50... Wow! Nie widziałem siebie. I to było niestety... złe. Ra, wracaj. Ej, nie przyzwała wilka, zazwyczaj przyzywają. Chyba, że... nie, może po prostu... tutaj nie można przyzwać. Au! Nie. Jakiegoś boosta dostaje. Może jednak trochę słabo. Okej, jak na razie nie jest tak źle. Tylko raz byliśmy w złej sytuacji. Nie. Au. Ona za chwilę zginie, nasz sojusznik, bo widzę, ile ma HP. Okej. Może za chwilę my zginiemy. Raz, sojusznik, wracaj. Potrzebujemy żywej tarczy. Dobra. Trucizna ostatnio zadziałała dobrze, więc spróbujemy znowu. Bum! Nice. Trochę to brzmiało, jakby dźwięk się zepsuł. Szczerze powiem. Okej, bierzemy. Bierzemy ostatni trybik i teraz czas oczywiście... no, przedostać się tutaj. Więc co tam chcesz do pokazania? Okej, kolejna książka i... to jest jakiś dialog. Okej, nawet nie wiem, czym to dokładnie było. Dobra, no to szukamy dalej. Mamy tutaj jakieś wielkie drzewo. No i mamy kolejne. Zauważyłem, że tutaj jest naprawdę sporo jakichś takich książek, co są po prostu daleko od nas. No, na szczęście mamy.
Skanujemy. I co to jest? Flora Journal. Nie wiem, kim jest Flora, chyba jakiś jeden z tych... A, to jest jedna z tych bogini. A, tutaj chyba coś napisane było na temat następnego wymiaru. Ale my chyba nam się nie uda jednak, że tak powiem, zbadać całego wymiaru w tej sesji. Więc tak, po pierwsze znowu przechodzimy, patrzymy, czy gdzieś tutaj nie ma gdzieś. Kolejnych, bo jak wiecie, lubią dawać. Za tym drzewem chyba też nie ma. Wydaje mi się, żeby coś... żebyśmy tam mogli przejść aż za drzewo. Ale spróbuję, bo w sumie nie próbowałem. Zawsze warto próbować. Nic nie ma. Dobra, w takim razie się wracamy do naszego wymiaru i wkładamy ostatni trybik i... bum. Dobra. W takim razie popatrzmy, co się dzieje. Oprócz tego, że nowy trybik i nowy się odblokuje. Barren Sea. To nie jest na pewno to morze tego Barena, czy jakoś tak nie pamiętam, jak to się nazywało po polsku. To jest chyba Gołe Morze, czy coś takiego. Nie, naprawdę nie pamiętam. Ogólnie zostało nam dwa kolejne portale, czyli znowu mamy ten topowy, jak dla nas, no, tradycję z tymi portalami, ale myślę, że przejście tym portalem będzie ok, tylko najpierw sobie pociski porobimy, bo wszystkie mamy. Dobra, w takim razie tylko wyrzucę niepotrzebne rzeczy tu i co, no i szukamy kolejnych, zobaczymy, co to jest. Możemy też zapamiętać, że w środku zrobiłem przerwę, bo dostałem informację, więc jeszcze mam kilkanaście minut tego odcinka, więc na pewno się uda coś ogarnąć. Okej, okay, zaczynamy nową ekspedycję. Mam w ogóle 4 punkty. Okej, okay, Cryptomancer. Oprócz tego, dobra. Dobra, po tym... Okej, okay, na południu. Okej, okay, czy jest napisane o tym, że jest na południu? W sumie to było na południu, ale widzę, że tutaj coś jest. Okej. Okay. Pisze tam, że jest gorąco, to zgaduję, że The Blind Huntress, czyli ślepa... no, ślepy łowca. O, jeszcze Hilda. No, Hilda zazwyczaj ma coś do powiedzenia, więc warto pójść. Na pewno będziemy musieli jeszcze wrócić po tego gościa. Ja naprawdę ledwo co go spotkałem, w ogóle nie mogłem go spotkać, więc nie wiem, gdzie on jest. Okej, okay, czyli że tak, oprócz tego, że są jakieś sępy, to w piasku są jacyś przeciwnicy schowani, z tego co piszę. Dobra, pytanie jest, czy to jest prosty portal, czy to jest jakiś kolejnego poziomu, bo znaczy się jest w sumie na easy levelu, więc chyba, znaczy się wiem, że później potrafią się zmieniać, chyba nie. Nie, to jest easy level. Nie powiem o tym, jak te wszystkie padły, to widać różnicę, jaką mamy. Okej, okay, jesteśmy już na tym. Ciekawe jest to, że mamy umiejętność skanowania. W ogóle nam nie jest potrzebna, w ogóle. Okej, okay, pytanie jest takie, co tutaj masz ze sobą, kaktusie? Masz... to... kaktus. O, jakiś... to jest chyba coś żywego. Tak. To są jakieś kraby. Dobra, zatrujemy te kraby. To zostają zatrute płuce. A, czyli takie normalne rzeczy. Okej, okay, czyli
O, masz los, nie mówcie, że co w każdym zakręcie będzie coś takiego. Okej. Okay. Czy to jest robot pirat? Dobra, jakie masz zadanie dla nas, kapitanie? Ahoj! Tak. Okej, okay, czyli musimy... Okej, okay, żeby dołączyć, musimy sobie stworzyć tą... tą czapkę. Że ona się robi tutaj? Nie, zgaduję, że to jest czapka w... w tamtym, dobra. Okej, okay, czyli tamte kaktusy, ich nie ma szczerze dużo, a to... To się pali, ale oprócz tego to się jeszcze ten... No te kraby. No widzę, że to będzie dosyć denerwujący przykład. Okej, okay, czyli to jest takie normalne. Kolejne meble. O, gościu. Cześć. Dobra, mi się... Zaczynamy z nim gadać i się pojawia coś. Dobra, w takim razie idziemy dalej. Póki co te duże kaktusy, te duże, no tak, te duże kaktusy nie są groźne, te małe są. No ale zgaduję, że to jest podobne jak wiecie, po prostu trzeba odejść. No chyba, że jest po drodze, ale nic nie robią ciekawego, szczerze powiem. Żadnych muszel czy coś takiego, okej. Okay. To był normalny kaktus, okej. Okay. Raczej część jest normalna, część nie. Serio, to jest na wyspie. O! Pistolet! Nice! To jest chyba ostatni pistolet, więc... będzie najsik. Tutaj jest, widzę, że są te. Ale chyba nie jest potrzebne. Dobra, pytanie jest, czy jest takie, bo... mamy specjalne drewno. Ten shipwreck. Wood, czy coś takiego, więc... chciałbym jeszcze go zdobyć, zobaczyć jak to wygląda. Ogólnie nasz pistolet coraz groźniejszy jest, ale i tak będę musiał go znowu ulepszać. Trzy oka? Wow. Nie powiem szczerze. Dosyć sporo tego dobroci jest. Spadłem. Trochę chaosu tutaj jest, ale wiecie, chaos, no. Okej, okay. Załatwimy tylko te oczy, bo one są wkurzające. No i zdobyliśmy. Okay. No dobrze mieć ten właśnie z piorunami, bo on chociaż nie, że tak powiem... nie. Nie jest aż tak bardzo jeszcze, wiecie, no może na kolejny będzie potężniejszy, ale już jest nawet potężną bronią. Możesz... no właśnie. Okej, okay, w takim razie mamy 8 minut i jak jest dzień, to pali. Okej, okay, rozumiem już o co chodzi. Oraz... dobra, czyli wszystko pali, co nie jest tym. Dobra, weźmy to. I musimy przejść przez piasek. O! Ogólnie teraz pokazuję to, to w sumie nigdy nie byliśmy na maksymalnym poziomie, a możecie się... O, masz los. Dlaczego ty... ty nie potrzebowałobyś wody? Dobra. Skanujemy. Serio? Głupi krab.
też tych kawów jest mnóstwo. O, a jednak coś dostaliśmy. No! Kolejny! Odejdź. To może za dnia dostaję. Dobra, dzięki. Chcę się tylko... Chcę się tylko od się tobie zeskanować. Jest! Teraz możesz ginąć. O, dostaliśmy serce. Nice. W sumie to nam potrzebne jest. Czy jest coś tutaj ciekawego? Jest wielka czaszka. I w sumie... Czy ta czaszka coś tam da? Sandstone. Okej. Tak, to ja wiem, że to zapewne jest coś w rodzaju... Wiecie. Brakuje mi słowa. Coś w rodzaju typowego takiego... no, skrapu tego, więc ja nawet nie będę tego brać. Nie możemy to zrobić. Jest coś... Co może... Au! Au. Dobra, płoncie. Okej, okay, mamy problem, bo nie mamy dosłownie materiału, żeby się tam dobudować, a wszystko dosłownie jest na jakiś materiał. Okej. Kamień. Okej, jesteśmy na miejscu. Biorę trochę tego, bo... Powiecie, o, są ci. Oni są fajni, bo wtedy możemy dostać od nich broni. Dobra, nie uciekaj, nie uciekaj. Nawet fajnie wyglądają. Okej. Wow, jeden oberwał i padł. Naprawdę? O nie, gość ma shotguna. Wystarczy, że będziemy daleko od niego. Au. To nie zadziałało. Jestem okłamany. Nice. Dobra, jest tutaj coś. Jest skrzynka. I to znaczy, że chyba już większych skrzynek nie będzie, jeżeli nie możemy zbadać. Okej. Dobra, dobra. Bierzemy tego. I myślę, że jeszcze się zajmiemy o tym, bo jak sami pamiętacie, potrzebujemy shipwreck woodu. To jest jedyne, co ja myślę, że posiada ten wood. Ale nie możemy, dlatego że nie mamy miejsca. Mamy cactus fruit. Mamy to. Mamy strasznie dużo jakichś małych rzeczy. Nowych rzeczy. Okej, okay, i... To na pewno nie jest na potrzeby. To weźmiemy. O, okej. Okay. Dobra, płoń. Lubimy się. Dobra, jest noc, to nie powinno być problemu. Bum, bum, bum. Okej, okay. W takim razie oprócz tego, że my się zajmujemy teraz tym... Czy co jest najśmieszniejsze, że ognisko samo się podpala, bo jest ogniste. Sami widzicie. Myślę, że to jest jedna z takich śmieszniejszych rzeczy. Dobra. Załatwiliśmy to i bierzemy. Dobra, potrzebuję tego drewna, bo wiecie, że później będzie nam potrzebny do jakichkolwiek prac. Więc na razie tym się zajmijmy. Wow, boli. I gdzie jeszcze musimy posprawdzić? Musimy pójść, widząc, że na północ. Ej, to może się zajmiemy jeszcze tym. Na razie mało damage'a zadajemy, co jest smutne nieco. Ale przydałby się jakiś słusznik. Piasek. I za co nie będziemy? Kamień. Powiem szczerze, może to być zły wybór. Dobra, czy mamy coś, co... Mamy ten scrap. Możemy tym budować, szczerze. Potrzebne nam jest to aż tak bardzo. I się zastanawiam, który to jest prawdziwy, a który nie.
ale co chwila te ryfty wychodzą. W takim razie pójdźmy, tu jest... dobra. Nie będziemy sprawdzać na sobie, jak one działają. I tutaj jest mapa, czyli... Na tym świecie mapy się pojawiają tutaj. Myślę, że lepiej, jeżeli wykorzystam kamień. Zgaduję, że... No, zgaduję, że na pewno możemy to zniszczyć. Zgaduję, że jest po drugiej stronie, jeżeli tutaj jest mapa. Tak, jest na tej drugiej wyspie, którą nie chciałem pójść, bo... W sumie po co? Zaraz będziemy zapewne później się budować stalą, bo... To tylko tyle mi... Okej. Okay. Tylko tyle jest. Trochę ich dużo jest. Dobra. Dobrze, jesteście tu. Szukałem was. Z samego początku chciałem zwabić was. Wy byliście głupi. Oraz dzień się zaczyna, więc czas się szybko zmykać stąd. Okej. Gdzie tu jest? Oczywiście, co? Postanowiłem otworzyć okno, żeby się trochę przewietrzyło. Jest nawet ciepło dzisiaj. I akurat pies musiał zacząć szczekać wyjątkowo dzisiaj. Teraz szybko, szybko. Nie mam czasu. Dosłownie i przenośnie w sumie. Dobra, w takim razie szybko się tutaj dobudujemy. Znaczy się, wiecie, z tym... Z tym teraz tą nową mechaniką. W sumie ostatnio też mieliśmy tą taką nową mechanikę. Okej, witaj, drogi kapitanie piratów inny. Co masz do zaoferowania? Ostatnio każdy z tych kapitanów był mega słaby. Ten też nie ma różnicy z tym. Dobra, może coś ma ciekawego w skrzynce? Nie. Okej, więc to wszystko jak na razie. Oprócz tego, że oni są mega silni, no to... To chyba nie ma różnicy. Teraz ten portal widzę, że jest bardzo blisko do nich. Ten to jest chyba pierwszy portal do... no wiecie, do tych, więc to jest ciekawe. Ogólnie nie opłaca się brać sojuszników z innych wymiarów, jeżeli... Wiecie, jeżeli oni... macie później przejść całej, trochę tracicie czasu, więc lepiej sobie brać z tego wymiaru. Ale okej, w takim razie to zrobiliśmy, oraz jest prawie 30 minut teraz założyłem. Więc ja na tym kończę, nawet nie będę wkładał, albo włożę tylko to. Bum, bum, bum. I mamy zdobyć jeden trybik, co jest podejrzane. Okej, ale to tyle z tego odcinka, poza odcinkiem teraz sobie wszystko poogarniam, bo muszę sobie, wiecie, poogarniać sobie cały ekwipunek. No to, był z wami Trahol w Wizard with a Gun. No to, cześć!